Czeski Krumlov to niezwykle urokliwe średniowieczne miasteczko owiane sławą. I słusznie, bo zachwyca tu dosłownie wszystko. Monumentalny zamek, górujący nad malowniczą renesansową architekturą, przepiękne widoki, kręte uliczki i wijąca się Wltawa. To wszystko spowodowało, że czeski Krumlov został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest najczęściej odwiedzanym miastem tuż po Boskiej Pradze. Przez bramę budziejowicką wchodzimy do zamku górującego nad miastem. Przez ponad 700 lat swojej historii wciąż się rozrastał. Na całość kompleksu składa się 40 budynków, 5 dziedzińców oraz ogromne ogrody pałacowe. Aby dostać się na drugi dziedziniec, przechodzimy kamiennym mostem znajdującym się nad fosą, w której od XVI wieku trzymane są niedźwiedzie. Obecnie żyje tu majestatyczna niedźwiedzica Maria Teresa z partnerem. Na dolnym zamku znajduje się najbardziej charakterystyczny element całego miasta – wieża zamkowa, która należy do najstarszej części kompleksu. By dotrzeć na trzeci dziedziniec, musimy przejść stromym korytarzem. Króluje tu renesans. Ściany zdobią malowidła z XVI-wiecznymi przedstawieniami alegorycznymi i mitologicznymi. Znajdują się tu dwa wejścia do kolejnego muzeum. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem dwoma trasami. Przejście każdej z osobna zajmuje około godziny. Kupujemy bilety na dwie trasy turystyczne i do zameckiego Divadla, czyli teatru. Pierwsza trasa wiedzie przez najstarsze renesansowe komnaty. Mamy okazję uporządkować informacje o wszystkich kolejnych jego właścicielach. Od staroczeskiego rodu Witkowców, przez Rosenbergów, Egenbergów i Schwarzenbergów. Nasz zachwyt wzbudziła barokowa kaplica, sala barokowa i słynna złota kareta koronacyjna, którą w 1638 roku książę egenberski Jan Antonin udał się z misją dyplomatyczną do papieża Urbana VIII. Niestety, w całym zamku obowiązuje zakaz filmowania i robienia zdjęć. Jedną z atrakcji jest spływ pontonami. Na rzece obserwujemy dziesiątki kolorowych pontonów z turystami, pokonujących różne przeszkody. Wychodząc z czwartego dziedzińca docieramy do kilkupoziomowego mostu płaszczowego, który łączy górny zamek z barokowym teatrem zamkowym i piątym dziedzińcem. Teatr Divadlo, zbudowany w XIII wieku, jest jedną z największych atrakcji Krumlova. Sercem Krumlova jest rynek. Podczas wizyty w tym miasteczku nie można zapomnieć o spacerze po Starym Mieście, które całkowicie otulone jest meandrami rzeki Wltawy, a z innymi częściami miasta połączone trzema mostami. Jednym z ciekawszych zabytków sakralnych jest kościół świętego Wita. Tę trzynawową świątynię wybudowano w 1340 roku na miejscu dawnego kościółka. We wnętrzu podziwiać można wyniosłe sklepienia, grobowiec Wilhelma z Rosenberga, a w północnej nawie freski z początku XV wieku.
Kościół posiada charakterystyczną ośmioboczną wieżę, którą dostrzec można z wielu miejsc. Jestem w Muzeum Figur Woskowych. Za mną wojak Szwajk. Mam nadzieję, że spotkam tu wiele znanych postaci. W gabinecie figur woskowych można odwiedzić pracownię alchemika, dawną karczmę, a nawet stanąć oko w oko z najjaśniejszym panem Franciszkiem Józefem, papieżem Janem Pawłem II, matką Teresą, Wacławem Havlem. Nie mogło tu zabraknąć Karela Gotta i popularnego wojaka Szwajka. Kolekcja figur jest naprawdę imponująca. Właśnie zwiedziłam Muzeum Figur Woskowych, no po prostu niesamowite. Świat polityki, świat duchowieństwa, artyści, malarze, no, królowie, rodziny królewskie, książęta, także no naprawdę warto, bardzo polecam, bo jest bardzo bogate muzeum. Super figury, rewelacja. Czeski Krumlov jest miastem wybudowanym nad rzeką, która wcześniej służyła jako ważny szlak handlowy. Rzeka jest z miastem nierozerwalnie związana. Gdziekolwiek pójdziesz, jej miarowy szum wcześniej czy później cię dogoni. Romantyczna dusza z pewnością doceni zwiedzanie Krumlova z poziomu rzeki, na przykład na drewnianej tratwie oświetlonej o zmierzchu łuczywem. Będą się Państwo czuć jak w Wenecji, a może nawet i lepiej. Jestem w czeskim Krumlově. Po prostu no, miasteczko jest bajkowe. Zwiedziłam już zamek. Byłam też, nie śmiać się proszę, w Giwadle, czyli w teatrze. Wrażenia niesamowite. A teraz przerwa na czeskie dania. Przy pięknych okolicznościach przyrody, nad rzeką. Pogoda rewelacyjna. Super, fantastycznie. No oczywiście dodania tradycyjne piwko czeskie. Piękne kamieniczki z malowanymi fasadami otaczającymi kwadratowy rynek są jak z bajki.
Znajdziemy tu domy w stylu gotyckim, renesansowym, rzadziej barokowym. Aż trudno uwierzyć, ale wszystko wokół jest co najmniej 300-letnie, a nawet starsze, bo o 14-wiecznych korzeniach. Na rynku podziwiamy kolumnę morową oraz fontannę. Wśród wszystkich budowli króluje biały budynek ratusza, w którym obecnie znajduje się Centrum Informacji Turystycznej oraz Muzeum Narzędzi Tortur, które warto odwiedzić, ale to dla ludzi o mocnych nerwach. Zobaczyć w nim można ekspozycję złożoną z naturalistycznych i makabrycznych figur woskowych. Jeśli kiedykolwiek będziecie przejeżdżać w okolice czeskiego Krumlowa, nie wahajcie się ani chwili i zatrzymajcie się tutaj. Gwarantujemy, że nie będziecie żałować. Czeski Krumlow jest wart każdej chwili w nim spędzonej. Ja w każdym razie byłam zauroczona i na pewno jeszcze tu powrócę.